Siemanko, z tej strony Spox 2. Dzisiaj HP Victus po zalaniu, także sprawdźmy, co jest grane, jak będzie wyglądała płyta główna, komponenty bezpośrednio po zalaniu. Także zapraszam na nowy materiał. Lecimy na ujęcie od góry. Co mogę Wam powiedzieć? Nasz mieć już go rozbebeszył, a ja teraz razem z Wami obejrzę sobie, jak to wygląda. No i cóż, no kurczę, kurde. To taka zieleń, może tego kamera do końca nie widzi, natomiast jest zalanie. Laptop pływał. Idziemy dalej. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Jak układ chłodzący. Układ chłodzący, no trochę brudny, ale większej tragedii nie ma. Jak dojdzie do tego zalanie, no to wiadomo, ten kurz wtedy się robi taki troszeczkę inny. Płytka boczna. Tasiemka transmisyjna. Tak, to jest też pozalewane. Sam układ chłodzący również nosi ślady zalania. Tu pasty, te sprawy, wszystko oryginalne. Nie był ten laptop przez nikogo kombinowany, bo widać tutaj elegancko, że to jest pasta fabryczna oczywiście, więc to na plus. Ej, na układzie chłodzącym też jest V, Victus. Ale fajne. N18P, GN20P. O proszę. Na układzie chłodzącym jest napisane, do jakiego rodzaju grafiki on jest stosowany. Nie wiedziałem o tym. Przynajmniej pierwszy raz zauważyłem taki temat. Wentylatory. O, pływały. No, lekko nie miał. Lekko nie miał. Co dalej? Bateria. Kurczę, wszędzie jest zalanie. Z jednej strony bateria tutaj nosi ślady zalania, tak samo w tym miejscu. Ciekawe jak top case. Wtyczka raczej cała. Taśma matrycy. To jest bardzo istotne. Czy nosi ślady zalania? Nie. Wszystkie piny są złote, eleganckie. To na plus. No i ta płytka boczna, nawet na śrubach jest zalanie, zobaczcie. Już zaczynają delikatnie rdzewieć. No i to jest to, co mówiłem wcześniej. Tasiemka transmisyjna od portów USB zalana. A teraz otwórzmy go w ogóle. Zobaczmy, jak ten laptop się prezentuje. Bo kurde, ładne to jest. Ej, bez kitu fajny. Enter jest wduszony. Nie cofa się. Natomiast klawiatura ogólnie, no, kwalifikuje się do wymiany, bo spacja nie klika, Enter też już nie wraca, te inne wracają. W przypadku sprzętów po zalaniu od razu czuć po klawiaturze. Klawiatura to jest pierwsza rzecz, która ci od razu powie, co jest grane. A jak z matrycą? Słuchajcie, matryca mogła tutaj delikatnie pływać, chyba że jest tak brudna. To ciężko też stwierdzić na hura. Takie tematy można później analizować. Natomiast mówię, Enter nie klika. Wbił się, no i kurczę, trzeba go czymś podważyć, na przykład, żeby on w ogóle wyszedł. O. Teraz wrócił, wciskamy. No i wbił się i cześć. Nic z tym nie zrobi. Ale okej. To wcale tak fatalnie nie wygląda i ten sprzęt na ten moment nie mówi, że koniec naprawy, nie wchodzimy w ten temat. Ja lubię robić naprawy, gdzie są one typowo po zalaniu, te płyty główne. No i przyjrzyjmy się płycie. To jest płyta główna z Victusa. Tu jest procesor Ryzen 5. generacji zapewne, bo rdzeń jest ciut większy niż w 4. Do tego grafika GN20P1. To jest prawdopodobnie RTX 3050, tak strzelam. Może coś mocniejszego. No i płyta. Z tej strony płyta wygląda całkiem spoko, nie ma tu nic złego. Jedynie w tym rejonie jest widoczne zalanie i to delikatnie. Ale, zawsze jest ale, nie? Odwracamy płytę. No i niestety jest źle, bo te układy są już pozalewane. I to tak, kurczę, w sposób nieciekawy. Tak samo tutaj, przy kabecu. Bezpośrednio nie ma cieczy, ale ta przetwornica tak samo. Ta. Właśnie ten układ. Szukamy dalej.
Tu nie ma zalania. Przetwornica procesora na szczęście nie zalana. Idziemy dalej. Z tej strony MOSFETy od VIN, TPS, o, układ od zapewne obrazu po USB-C, mogę się mylić, zalany. Tak czy siak skupimy się dzisiaj na elementach, które mówią zmień mnie, ewentualnie wylutuj, oblutuj, umyj, wlutuj, bo to będzie przedmiotem naprawy. Tu jakiś rezystor zjedzony, ale to jest najmniejszy problem, bo z zalaniami to jest tak. Tutaj to nie wiem, czy w ogóle noga została, nie jest wypalona całkowicie. Jakaś dioda też chyba już powiedziała papa, ale to się okaże. Także z zalańcami jest oczywiście jak. Myjemy płytę, ściągamy układy, no i zobaczymy, powalczymy trochę. Pierwsze co, ręcznik papierowy. To trzeba go przygotować, cyk. Ręcznik dajemy pod płytę i zaraz tą płytę po prostu spsikam preparatem. Ja najczęściej używam tego AS03, czyli coś takiego. To jest mega dobre do zalań, także idziemy na minionka i zaraz sprawdzimy, co my tutaj dzisiaj wymyślimy. Bo każdy układ trzeba będzie po prostu wylutować. Psikamy laminat. Chwilę czekamy. I szczoteczka w ruch. Dobra, odpalamy. Myju, myju. Ale rwie, mam nową końcówkę. Tego mi ostatnio brakowało, że szczotka nie była taka... No, nie działała do końca tak, jak bym chciał. I z zalańcami właśnie tak jest, że no... Trzeba to po kolei trzaskać. Kurczę, ale te włosie nowe... No nie, no to jest super. Nie wiem, ilu z was miało problem kiedyś z zalanym laptopem, ale do nas sporo tego przychodzi i większość tych tematów jesteśmy w stanie po prostu naprawić. Tylko wymaga to takiego konsekwentnego działania, gdzie faktycznie trzeba spojrzeć na problem szerzej i trochę przewidzieć delikatnie przyszłość. Bo nie skupiamy się tylko na myciu i oblutowywaniu, bo to nie ma sensu, tylko chcąc później dać gwarancję, bo ja oczywiście udzielam tej gwarancji, muszę się do tej roboty przyłożyć możliwie najlepiej, bo dwie strony muszą być zadowolone. No okej, to już tak obmyłem. No zaraz zobaczymy. Teraz tak, przemyjmy to. Ja używam alkoholu, czy to IPA, czy PCC, już nie ma większego znaczenia. Grunt, żeby to wymyć. Brud zmyć. Zaraz się okaże, że dosłownie od dotknięcia szczoteczką, pach, 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 laptop się włączy. Kto to wie? Ale jeden jest taki fakt najważniejszy. Chemia stosowana, nie? Jeżeli masz zalańca, używaj odpowiedniej chemii, bo inaczej no nie pójdzie to. To się nie uda. Więc bez preparatów nie podchodź. Myjemy jeszcze ten układ. Ok. I znowu KT6. Ogólnie no, zastanawiam się, ilu z was po zalaniu sprzętu zanosi go do serwisu, a jaka część tych ludzi, użytkowników, od razu z automatu, nie wiem, ten laptop utylizuje, mówi, dobra, nie robimy go, bo to nie ma sensu, bo to nie podziała później po naprawie,
I wtedy, nie wiem, idziesz do sklepu, kupujesz nowy, a ten wyrzucasz. Czy są tacy ludzie tutaj, którzy po zalaniu sprzętu, jeśli coś takiego już miało zdarzenie, z automatu przekreślają sprzęt i mówią, nie, nie robimy. Dajcie mi znać, bo to są ciekawe tematy. Ja zawsze tłumaczę, że naprawiać sprzęt można, ale warunek konieczny to gwarancja. Jeżeli serwis nie da ci gwarancji na usługę, no to jest kiepsko. I wtedy człowiek się musi poważnie drapać po głowie, czy wchodzić w naprawę, czy nie, no bo po co wydawać, nie wiem, na jakąkolwiek naprawę 300, 500, czy tam ile wyjdzie, gdzie nie masz gwarancji. Więc trzeba uważać. Dobra, teraz chod w rękę, osuszmy ten laminat. Zobaczymy, jak to będzie. Woda ucieka na boki. Oh yeah. A płyta to oczywiście DAG-3MQB-MBAE0. Uwielbiam oznaczenia płyt głównych od HP. One nigdy nic sensownego nie mówią. Ciężko jest, łatwo to pomylić, ciężko zapamiętać. Ta naklejka jest do usunięcia. Cyk. Lecimy dalej. Ok, teraz tak. Idziemy na układ, który był najbardziej zalany. Tu już widać coś złego. Są wypalone fragmenty laminatu. Doszło do zwarcia zapewne. I kurde... Pod kondensatorem prawdopodobnie będą wypalone... Będzie wypalona ścieżka, tak mi się przynajmniej wydaje, więc... Pierwsze co, ściągnijmy sobie ten układ. I zaraz zobaczymy, co my tutaj ugramy. Penseta by się przydała, pyk. Nadmuch 100, trochę topnika. A i ta ścieżka jest prawdopodobnie zjarana. Nie, tak, 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 już widać wypaloną ścieżkę. Nawet możliwe, że będzie ich więcej. Trzeba będzie to wszystko co? Reanimować. Regenerować. Patrzę, ile nagrywamy, 12 minut. Ciekawe, ile dzisiejszy materiał złapie. Mam nadzieję, że nie 2 godziny. Ok, układ skierowany w lewy górny ruch. Pierwsza kropka tam jest, to jest ok. No i spoko. Zbierzmy cynę. No. Ten laminat jest podjedzony. Pierdyknęło. Niewątpliwie. Teraz grot w rękę. No i pomęczymy trochę. I zobaczymy, co z tego ugramy. Zalaniami jest tak, że czasami pod kondensatorem jest przepalona ścieżka. No i kurczę, tego nie widać. Dlatego warto czasami takie elementy popodnosić. Typu ten kondensator jest do wyrzucenia, bo on jest zjedzony. Pyk. Teraz rezystor. Cały. Już chyba ma dziurkę. Jest taka malutka dziureczka w tym rezystorze. Więc może być zjarane. Kurczę. No dobra. Zbierzmy cynę. Od tego zacznijmy. Bo jak inaczej.
przykładamy plecione, grot. I o ile laminat jest jeszcze gorący, to zobaczcie, jak ona sobie świetnie radzi, ta plecionka. Nie ma problemów, nie? Teraz myjemy laminat. Za chwilę będziemy skrobali go. Ło! Co to? Gorąco. No, czasami się tak zdarza, jak się albo ipy użyje. Chyba to jest czysta ipa. Jak wygląda nasz laminat? No, wygląda średnio, bym powiedział. Teraz skalpel w rękę. I zacznijmy sobie w ogóle od regeneracji. W sumie troszeczkę się pospieszyłem. Tu trzeba sprawdzić jeden temat. Od czego był ten układ? Bo może się okazać, że procesor już jest spalony. Więc zaraz zmierzymy kondensatory na procesorze. Tak, tylko jeszcze tą ścieżkę poskrobię delikatnie. O, tutaj. Te połączenie jest przerwane. Jest wypalone właśnie w tym miejscu. I to może być jedno z wielu zerwanych połączeń. Teraz się zastanawiam, czy w tym miejscu był element typu rezystor. Mógł być. Jak najbardziej mógł. Z kolei w tych miejscach, patrzcie, wypalone są pady lutownicze. Ale na szczęście rezystora nie ma. Natomiast różnie to wpływa na żywotność laminatu, komponentów, które tu występowały. Reszta, no całkiem spoko. No i teraz tak, jeszcze te pady, patrzcie. I trzeba będzie to zjechać, poskrobać, żeby się upewnić, czy ten pad ma połączenie. A podejrzewam, że go nie ma. O właśnie. Pad, który jest taki stabilny, obroni się podczas skrobania laminatu, nie? On będzie trzymał. No i tutaj właśnie ta ścieżka. Linia jest przerwana. Ach, te włoski, jak mnie one denerwują z tych wacików, czy tam patyczków. Sio. No i teraz można przejść niebawem do regeneracji laminatu, przy czym sprawdźmy procesor właśnie, bo tego nie wiem, a mimo wszystko nie ma sensu podchodzić do laminatu, do regeneracji jego, skoro sam sobie procesor może być trzaśnięty. Właśnie, jaki to jest procesor tak w ogóle? AMD Ryzen chyba 5. Tak mi się coś widziało. Tak, Ryzen 5. Końcówka 296, czyli to jest Ryzen 5 5600. Czyli w skrócie spoko procesor, któremu nie można powiedzieć, o, to jest takie byle co. To już na tym wszystko zrobisz. Nie będziesz renderował filmy, będziesz grał. I to jest już, to jest wydajność. Umówmy się, Ryzeny w nowych laptopach naprawdę mają kopa. Teraz tak, oddalmy perspektywę, cyk, miernik w rączkę, rezystancja. I sprawdźmy sobie kilka punktów pomiarowych. Linia od 3 V, rezystancja jest wysoka. Potem mamy chyba 1,8 V, ok. Kolejne kondensatory, 24 ohmy. 2 ohmy. Ale to może być od grafiki wbudowanej w procesor, oby. Podstawa to pomiary, nie? Ten procesor oczywiście ma kilka różnych napięć, które są tutaj obecne. No ale ta rezystancja, kurde, oj, nie podoba mi się. Powiem tak, te 2 ohmy troszeczkę mi się nie podobają, więc cewki sobie zmierzmy. Na tej cewce mamy, sorry, że tak widać, 5 ohmów. 5. Na tej cewce 2,1. Aha, czy to jest zasilanie główne? Ok, 2 ohmy na wikorze, dajmy na to, jest jak najbardziej ok.
Kolejne teraz cewki. Wysoka rezystancja, bardzo ładnie. Kolejna cewka, wysokie rezystancje. Przy grafice oczywiście będzie rezystancja odpowiednio niższa, często 0,3 ohma. No i właśnie to jest to, o czym mówię. Tutaj tak samo i od ramów. Tak 20 do 40 ohmów. 40 ohmów obecne. No to powiem tak, nie ma lipy. Jeszcze dla taka rutyna. Mamy kość z biosem. Zmierzmy sobie ósmy pin względem masy. Kilo ohmy, spoko. Czyli dzisiaj skupimy się na typowej regeneracji tego laminatu i zobaczymy, ile my tu urzeźbimy. Idziemy na minionkę z powrotem. Trzeba się zastanowić, czego użyć, jak użyć, żeby poregenerować ten popalony laminat. To jest zawsze pytanie takie istotne w tej układance. Teraz tak. No i z tym pytaniem, no dopóki nie użyjesz dobrych materiałów, no to będziesz się męczył. Ten laminat sobie zeskrobiemy w tym miejscu. Pociągniemy jednego drucika. O. I to jest mozolna robota. Ten pad tak samo. Taki nieładny. Mowa właśnie o tym, bo widać takie wgniecenia, nawet nie wiem jak to powiedzieć, odkształcił się ten pad. Po prostu od zalania doszło do zwarcia. I właśnie widać takie odkształcenie. I w przypadku takich padów jestem za tym, żeby wprowadzić tu jakiś mega cienki drucik. Niech on dodatkowo wzmocni całego pada. Dlatego skrobimy laminat. I będziemy bawili się w drutowanko. Tak jest. A jeszcze właśnie ta ścieżka, patrzcie. Takie pady niepewne. O, właśnie to. To wszystko trzeba sprawdzić. Dlatego lepiej to cyną pobielić i zobaczyć, czy ten pad się utrzyma, czy może jednak on będzie wyżarty, tak jak tu. Tutaj już powinno być w porządku. To. Jeszcze ta strona może. Szukamy Wally'ego. Przydałoby się podnieść ten rezystor. Żeby się nie okazało, że pod nim jest wypalona ścieżka, a ja potem będę się zastanawiał, co jest grane, nie? Grzejemy hoterem. Ładnie wygląda. Wracamy z nim. No okej, okay. W takim układzie trzeba trochę polepić. Jakiś drucik by się przydał specjalny. Ostatnio używałem takiego fajnego Casey. O, chyba nawet ten. Więc dzisiaj go użyję ponownie. Teraz tak, topnik. Może topnik weźmy ten w pisaku. Zobaczymy, co my tu ugramy. Trochę cyny. I bielimy ścieżki. Pobielamy cyną, tak? Gardło mi trochę drapie, no ale raz na jakiś czas będę chrząkał, za co przepraszam. Ale pewnych rzeczy nie przeskoczę. O. Ładne ścieżki. Pyk. No właśnie tak. I tu musimy wstawić te druciki, no bo wolę mieć konstrukcję wzmocnioną mimo wszystko, niż zastanawiać się, czy to będzie łączyło, nie będzie.
No w sumie w tym momencie jest szansa, że i tak ta płyta jest zjarana, procesor jest spalony. Niby z pomiaru wychodzi wszystko ok, ale to ten test końcowy pokaże, jak będzie. A teraz skupmy się w ogóle na robocie. Sam sobie układ też może być spalony. Tego nie wiem. A na pierwszy ogień idziemy z oblutowaniem laminatu. Teraz drucik w rękę, ależ to jest cienkie. Powiem tak, słabo to widać. O, no kurde, naprawdę on jest cienki. Ale to jest o tyle dobre, że ta linia zostanie odpowiednio wzmocniona. Tylko weź to jeszcze złap, polutuj. Zobaczymy. No kurczę, z boksu. To nie jest takie hopsiu, bo drucik jest mega, mega cienki. Weź to złap. O, 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 już idziemy. Pyk. Wiecie, o co chodzi? Najgorzej w wielu przypadkach jest co? Zacząć. O, właśnie tak. I pierwszy drucik mamy jakkolwiek wstawiony. No i za chwilę już pójdziemy z tym. O. I odcinamy dziada. Chodź. I teraz drugi. Powolna, precyzyjna robota, przy której nie ma się coś spieszyć, nikt nas nie goni. Tylko trzeba to zrobić dobrze. O. I znowu skręcamy. I zalutujmy drucik. Powoli. Jeszcze to ustaw. O, do lewej. Dobra. Tniemy. Pyk. I lecimy z kolejnym. Żeby nie było. Oczywiście pod mikroskopem te czynności wyglądają na mega proste, łatwe. Te linie są już, uwierzcie mi na słowo, cienkie. Nie jest takie obstryk. Nie jest obstryknięcie palcem. Więc bez posiadania odpowiedniej optyki takie lutowanie po prostu jest niemożliwe. Tak samo drucik do regeneracji też musi być odpowiedni. Dobra, teraz tak zagnijmy go. Bo on idzie tu i skręca, nie? Pyk. Mniej więcej tak. I tutaj w lewo jego. O, o, o. I znowu. Cyna. I znowu. Cięcie. Czy tak, te trzy ścieżki były najgorsze. Pozostałych już nie trzeba lutować. Jeszcze ta pierwsza była taka troszeczkę wątpliwej mocy. Więc pomóżmy jej. Trochę cyny. Siostro, skalpel. Ależ ten drucik jest fajny, jest rewelacyjny do lutowania. Słowo daj, przykładasz go i on normalnie po pół sekundy już cyna łapie, nie? Także materiał robi robotę. O. Tylko skupienie. Tego czasami nam brakuje podczas wykonywanych prac. Dokładności, nie?
I znowu tniemy. No i co dalej? Solder maska. To najpierw tak, przemyjmy ten laminat. Nie wygląda najpiękniej, ale w przypadku zalań to ma działać. Wyglądać też może delikatnie, ale najważniejsza rzecz, czy zadziała. Na ostatnim live'ie, na kanale głównym, robiłem Asusa. To był chyba Asus, taki po zalaniu, takim fest zalaniu. Szanse na naprawy były mega małe, ale sprzęt wstał na nogi. Dlatego to jest ciekawe zjawisko, nie? Że taka robota faktycznie może się obronić. Ok, te druciki wszystko mamy. I teraz solder maska by się przydała. O, chodź, baby. Jeszcze lampka UV, więc trzeba będzie jej poszukać. Bo teraz tak, zanim zalutuje układ, musimy druciki utwardzić. To jedna rzecz. A druga rzecz to one się nie mogą poprzesuwać, nie? Więc solder maską trzeba tak nie za dużo jej. Powoli, powoli. Bo jak tu dojdzie hotter i wlód układu, to wszystko zacznie pływać. Więc w tym wypadku no różnie może być. Pyk. W sumie tak się teraz zastanawiam. Wolicie filmy, w których ja robię rebaling, kulkowanie, wygrzewanie kulek, wlód na maszynie BGA, czy od czasu właśnie do czasu zrobić taki materiał, kiedy no, dostaję zalańca, nic przy nim nikt nie kombinował, no jestem pierwszą osobą, która zaczyna walkę, nie? I czy chcecie oglądać takie batalie, czy jednak te filmy po prostu będą nudne i szkoda tracić czasu na oglądanie tego, nie? Więc możecie mi napisać w zasadzie, jak się na to zapatrujecie, bo to też jest istotne. Ok, lampka, cyk, podgrzewamy. Hotter i UV. Ta solder maska jest po prostu rewelacyjna. Uwielbiam ją. Szybko reaguje, jest twarda, ma wszystko. Jeszcze tutaj tylko tak, z tej strony te, żeby było elegancko. Dobra. No i słuchajcie, pad masowy. Dajmy mu trochę cyny. No i zaraz będziemy lepili. Kto wie? No, tyle cyny mu wystarczy. Te otwory technologiczne są po to, żeby ta cyna w razie czego też tam dodatkowo jeszcze weszła, nie? Więc... A, moment. A tutaj... Nieładnie, panie Spoksie. Czekajcie. Grunt, żeby w razie czego zauważyć swój błąd. No i... To jest podwójny pad. Widać elegancko, nie? Że idzie ścieżka. Tędy idzie. Cyk, do tego pada. I ona jest wyżarta. Tak jest. O, proszę. To nie tak miało być. Zaraz zalutujemy ten kabelek. Lepiej w razie czego już na tym etapie wprowadzić jakieś tam uchybienia, poprawki, bo później może być za późno, więc widzicie. Pyk. I pobieliłem to cyną, ok, ale drucik
byłby elegancki. Dołożę go dla wszelkiej pewności, bo po co mam się potem zastanawiać, czy tędy płynie prąd X, Y, z jakim natężeniem. Tylko kurde, niech to będzie z zapasem, nie? Jeszcze ten drucik, o, chodź tu, chodź tu, chodź tu, o, tak, tak, tak. No, przesuń się, przesuń się. I zakręt. Mamy to. Odcinamy dziada. I jeszcze trochę topnika znowu. I troszeczkę cyny. Bo w tym wypadku mało jest jej. A co cyna sklei, sklei, to żadna siła nie rozklei. Jakoś tak to leciało. Tam jeszcze końcóweczkę trzeba przyciąć. Tam jest minimalnie na styk. Dobra. I znowu muszę to przemyć. I solder maska. Bo niestety, jak jej nie damy, to ten drucik. Chociaż czekajcie, jeszcze tutaj jeden pad. Kurde, mogłem to, nie wiem, przegapiłem to. Nie wiem, czy było widać od razu. Słuchajcie, to jest tak, tutaj może by nie trzeba było tych drucików wstawiać. Jest to trochę przerost formy nad treścią. Ale mając taki laptop, ja się wolę upewnić. W sumie tutaj nie ma przerwy, ale jest takie wgłębienie. To wgłębienie osłabiło tą ścieżkę, więc drucik musi być. Pozostałe pady już wyglądają elegancko. Miałem kiedyś taką sytuację właśnie, że polutowałem wszystko pięknie i laptop dalej nie gadał. I właśnie taki element, tak jak tutaj, on nie przekazywał zasilania z punktu A do B, bo ta ścieżka nie miała mocy, nie? Więc kręciłem się dookoła komina, nie mogłem znaleźć usterki, a problemem była taka niby oczywista oczywistość. No teraz jest ładny pad, ale podczas wygrzewania laminatu, podczas wlutu układu, może się to nie udać i ta cyna ucieknie, dlatego dokładamy jeszcze raz, ostatni raz mam nadzieję. Drucik. Szukamy. O. I to była ta ścieżka środkowa. Trzecia od lewej. No, weź to złap. Panie, to nie działa. Jak na złość ostatni drucik będzie mnie robił balonem. To już standard. Chwila. Trzeba sobie ułożyć płytę też pod takim kątem, żeby ta ergonomia pracy była dla mnie jak najlepsza. To jest punkt wyjścia. Dobra. Może będzie lepiej. Słabo to widać. Strasznie mnie denerwuje przy tych ujęciach ogólnie, że telepi się czasami, czy kamera, gdzieś ostrości brakuje. Kurczę, chciałbym, żeby było jeszcze lepiej, ale nie zawsze się da. Jeszcze drucik uciekł. Chwila, moment. Muszę to wszystko ustawić. Więc czasami chciałoby się teraz zrobić pauzę. No i pyk, wlutowane. I mówię wam, o, właśnie wlutowałem drucik, nie? Już jest musztarda po obiedzie, jest gitara. Ale chcę też pokazywać, że no, to nie jest też takie proste, nie? Trzeci lutowaliśmy. O. To tylko na takich filmach, gdzie jest mocno wszystko przycinane. W większości przypadków ładnie to wygląda. Bo jest takie proste pstryknięcie palcem, lutowanie układu. Tak, bo filmik jest przygotowany po to, żeby nie męczyć widza długością, nudą, brakiem akcji.
A tutaj właśnie, kiedy nic nie tnę, no to dynamika prezentowana no nie jest fajna. Takie flaki z olejem, nie? Aczkolwiek niektórym ludziom odpowiada takie tempo. I kilkukrotnie pytałem was, czy chcecie coś takiego, czy nie. Większość się opowiadała za Spox, zostaw filmy w takiej prędkości, jakiej są, bo jak ktoś będzie chciał, to sobie razy dwa włączy prędkość albo przewinie i tyle. Więc ma to sens. Osuszmy go trochę. I znowu solder maski, dosłownie maciupeńkę. O, właśnie tutaj, żeby trzymało pada drucik. Ok, chod w rękę i UV. No i ogólnie na 10 laptopów, które robię, no to powiem szczerze, że tak 3 mniej więcej na 10 mają aż tak przyjarany laminat, ścieżki, trzeba regenerować. To trwa wtedy o wiele więcej niż standardowo byśmy chcieli, no bo jest to bardziej skomplikowany temat. Ok, cyk. I teraz ten układzik. Sprawdźmy ten układzik, czy on jest brzydki, czy nie. Wszystkie pady są elegancko ocynowane. Dobra, w takim układzie kładziemy płytę. Pyk. I za chwilę nagrzewamy laminat, tylko dolejemy jeszcze topnika. Układ był właśnie w tę stronę. Tylko pytanie, czy tu były rezystory, czy nie. Na szczęście do tej płyty mam jakiś board view, więc tutaj sprawdzimy, czy na board view będzie informacja w ogóle o komponentach, czy one występowały, czy nie. Na niektórych board view jest info, że jest, ma być rezystor, a na innym z kolei brakuje. Ok, teraz nagrzewanie. Powolne, bez pośpiechu. Bo nie chodzi o czas, tylko o precyzję, więc zoomujemy. Już 40 minut. 40 minut ze Spoxem. Sorry. Kanał dla wybranych. No dawaj, dawaj. Już cyna pływa, jeszcze pad masowy. Cyk, wszystko lśni, elegancko. Przykładam układ. I dalej grzeje. Solder maski nie dałem. Właśnie, o, zapomniałem dać solder maski. Przegapiłem. I właśnie to jest efekt tego, że zrobię to źle. I po to jest właśnie solder maska, żeby druciki nie tańczyły w razie czego. I na tym dolnym nie ma solder maski. Zapomniałem dać. Myślę, że może być już równo. Aczkolwiek trzeba będzie spojrzeć pod kątem. No źle jest, patrzcie. Układ nam się rozjechał, czyli trzeba będzie go wypozycjonować lepiej. O, właśnie tutaj. Delikatnie go musimy dygnąć w jedną stronę, dosłownie o pół milimetra. Już teraz widzę. Był znacznik na laminacie, który został zasłonięty. Pod układem jest taka kropka biała. Musimy się do niej dostosować. Grzejemy dalej. Niedużo, ale to nie było miłe.
Tak, to ma sens. Zalutowany, zalutowany. Przemyjmy. Jeszcze tak, tutaj gdzieś widzę jakieś rezystory. Coś jest zjedzonego. Więc tak, pójdźmy sobie na board view. Zobaczymy, od czego są te rezystory. Na dole płyty. OK, więc chwila. Musimy sobie przejść na ten obrazek, board view, pyk i lewy. Czyli tak, to jest nie ta część płyty, tylko te rezystory. To jest ten fragment laminatu, linia plus V3, SUS, trackpad pewnie. Tak, to jest od trackpada. Coś tak czuję. Tak, komunikacja trackpada, więc na razie to jest pół biedy. Ten rezystor powinien mieć jaką rezystancję? Nie jest podany, bo czasami jest właśnie w board view napisane device 966, ok, ale jest od razu parametr jego, prawda? Dzisiaj brakuje nam parametru, więc źle. Teraz jeszcze tak, pójdźmy sobie na jakieś elementy, które jeszcze były jakkolwiek popalone, więc od tego zacznijmy. Coś, co tu źle wyglądało. Kondensatory są przypalone. Widać. Zobaczmy, czy na nich jest zwarcie, czy nie. One finalnie oczywiście zostaną usunięte z laminatu bankowo. A ja Wam powiem, jaka jest rezystancja na tych kondensatorach względem siebie. 2 kilo ohmy, więc OK. Ten element, patrzcie. On może być spalony. A i tam mówiłem w ogóle o rezystorze, który wyglądał kiepsko. Idziemy na board view i zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Niech sobie tylko to porównam. Pyk, pyk, pyk. I to byłby ten. V-in. O, proszę. V-in. KB, GP. O1. I teraz tak, trzeba schemat dorwać i znaleźć na nim rezystor podpisany RI129, więc szukamy. Schemat wczytałem i mam ten rezystor, ale dziwne podpisy, powiem Wam. RI nie spotkałem do tej pory, zawsze jest R, ale bez I. I rezystor 1 mega ohm, tolerancja 5%. I on jest od One Zone LED Keyboard Backlight. Czyli to są podświetlenia klawiatury. Na ten moment możemy sobie odpuścić ten temat. Szukamy dalej. Czy było tu coś jeszcze takiego istotnego z zasilań, nie? No bo tam podświetlanie klawiatury to jest drugorzędny temat. A my poszukajmy Wally'ego. Tu był ślad wtedy. Ta dioda prawdopodobnie jest zjarana. Widzicie to? Dioda A2 ma na sobie napis. Pójdźmy na board view i zaraz zobaczymy, co oni nam tu powiedzą. To jest ta dioda PD8202 V-in i to jest na... Na co to jest? Uciekło. No ale ta dioda musi być sprawna. Tu nawet nie ma o czym mówić. Prawdopodobnie pin pierwszy diody jest wyjarany i nad tym się musimy skupić, więc zabierzmy sobie tą diodę. Odlutuję ją, nie? Żeby mieć pewność. No to niby wygląda, ale to trzeba sprawdzić. Grzejemy. Teraz stopnik. Trochę cyny. No takie ogólnie naprawy to
trudny temat. To mówię, na tym się trzeba skupiać mocno. To nie są materiały, które, wiecie, wygodnie się ogólnie pokazuje, prezentuje. Tutaj nie jest to łatwe. To jest trudny kawałek chleba do przegryzienia. A nawet bym powiedział twardy chyba. Więc muszę się mocniej zastanawiać nad tym, co robię, co mówię, bo nie chcę popełnić kolejnego błędu, nie? O. Okej. Okay. Mamy sprawdzony pin, bo lepiej się było upewnić, czy tu wszystko jest git, czy jednak jest cyna taka już przyjarana i nic z tego nie będzie. No i w tym laminacie ta gruba linia, ta szeroka, nie, taka, to jest B+, to jest główna linia zasilająca i ona dochodzi w określone miejsca. No i przez tą diodę dopiero leci napięcie dalej, nie? Więc wstawmy diodę z powrotem. Pyk. Jeszcze moment i wstawimy małe co nieco i uruchomimy laminat. Może to ruszy, kto wie. Szansa jakaś tam zawsze jest. Nie robiłbym tego, gdybym był przekonany, że na pewno się nie uda. No bo po co, nie? Grzejemy. Jeszcze teraz tylko jedna rzecz, bo pomimo, że ta dioda, ona i tak jest sprawna, do tego nie mam wątpliwości, cienia wątpliwości nawet. O! Ale trzeba jej pomóc. Nie wszystkie elementy trzeba zawsze tak obligatoryjnie wymieniać. Rezystory, kondensatory, im nie ufam. Natomiast w takiej diodzie, o, cyk, pyk, jest ok. To lubię, nie? Siatki materiał bez przycięć. Z poksów godzinę to zrobi w życiu. O, ten rezystor jest zjedzony. Już mi się nie podoba. I to są rzeczy, które ciężko dostrzec, łatwo przegapić. Patrzcie, robimy zoom i ten rezystor, on tu jest na... jest, bo jest. Wywalamy go, a na board view sobie sprawdzimy. Mam nadzieję, że jakiś dziwny. Pyk. To był rezystor, który idzie... tu powinien być układ, ale go nie ma, to jest ten rezystorek. To są już rezystory w obudowie 0201, te mniejsze. Coraz więcej producentów niestety przechodzi na stosowanie tych rezystorów w tej obudowie. Powiem Wam, gorzej się to lutuje. 0402 to jest to, ale 0201 obudowa, no nie. Nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Nie byłem, nie jestem, nie będę. Miniaturyzacja, no niestety, takie mamy czasy. Tak to działa. Jeszcze trochę, to te laptopy i ich płyty będą naprawdę dwa razy mniejsze niż teraz. No i teraz, ok. Board view. Board view. Board view prawdę ci powie. I weź zrób takiego laptopa, kiedy nie masz w ogóle do niego czego? Schematu. To jest wtedy nara. Ja tak patrzę, to był ten rezystor. Acceleration chyba int coś tam. I to jest rezystor 8507. No dobra. Ctrl F, R, 8507. Jesteś tu, czy nie macie? Ej, bo ja go nie widzę. A, dobra, tu jest. Jest. 10 kilo ohmów. No to musimy znaleźć taki rezystor, a do tego trzeba użyć książki z rezystorami. A... mam ją gdzieś tutaj? Pewnie mam. Są takie chińskie książki. Od tego trzeba zacząć. To jest księga rezystorów, nie? No i ktoś jak już chce serwisować, nie tracić czasu później na szukanie, bo zaczyna się od tego ogólnie z serwisy, że jak nie masz rezystora, to skąd go bierzesz? Z płyty głównej, nie? Szukasz na płycie. Czy ma to sens? Nie. Ale lepsze tak niż wcale. Ale najszybciej, najlepiej właśnie mieć taką księgę. Masz podpisane wszystko i o ile Chińczyk się nie pomylił i dobrze powkładał, no to spoko. Tylko najgorzej jest wyjąć taki element. Ja nie wiem w ogóle, jak oni to robią.
Jak oni wyciągają te elementy? Ja robię tak. Trochę topnika, cyk, na pensetę i dotykam topnikiem. Do topnika się przykleił ten rezystor, wiecie? No i to jest mój sposób na wyciąganie tych rezystorów. Może to mądre, może głupie, ciężko powiedzieć. Ale działa, nie? O, i mamy tego dupka. No i widzieliście na tamtej kamerze, jakiej wielkości był rezystor. A tutaj wygląda jak? Jakby był mega wielki. Proste w lutowaniu. Czego nie rozumiesz, nie? No, dawaj, dziadu. I one, zobaczcie, są już tak małe, że tam nie widać za bardzo, czy on się zalutował poprawnie, czy nie. To jest tak, no, na styk. To mi się nie podoba w tych rezystorach, bo w obudowie 0402 widzisz, że ta cyna jest po lewej stronie rezystora, prawej stronie, a tutaj, no takie, to jest maksymalny zoom minionka. To już jest naprawdę duży zoom, a jest kicha. A dobra. Jeszcze ta przetwornica, tam coś mówiłem o jakimś rezystorze, który... A, jeszcze tutaj kichnę. Dobra, jestem. Tu jeszcze coś jest złego. Ścieżka wypalona, czy nie? Przekręćmy płytę. No i z tymi płytami po zalaniach jest tak, że jeden układ pominiesz, nie? Tą ścieżkę i na przykład grafika nie działa. Wiecznie coś nie działa przy zalańcu, dlatego trzeba się fest przyłożyć. O, tutaj było źle. Skrobimy ścieżkę. Powoli. Pyk. Dobra. Te wszystkie kondensatory, takie, które są wątpliwej, że tak powiem, jakości, one są do zmiany. To nawet nie ma o czym mówić. Ewidentnie. I ten rezystor, sorry, on jest do zmiany. Bankowo. Jest osmolony. Może nie trzymać. Może być przyjarany. A może być równie dobrze od spodu zjedzony. Ja tego nie widzę. O, cyk. Pyk. Ostatni, kurde. Rezystor. Daj mu więcej flow. Sprawdzimy, co to było. Ok, to mamy. Jeszcze cynę sobie zmienimy. I tak właśnie wygląda praca przy laminacie po zalaniu. To jest, kurde, walka, nie? To za każdym razem sprawdzanie schematu, bordwy. Co to jest? Mam już od kilka takich płyt, gdzie nie mam do tego bordwiu, schematu, nie ma nic, bo są zbyt nowe konstrukcje. I utknąłem. Elementy są popalone, rezystory, nie znasz wartości, a lutowanie na pałę czegoś, no, no nie ma sensu. Bo płyta zachowywałaby się tak, że chciałaby wstać, no ale coś jej brakuje. I trzeba czekać albo na schemat, bordwiu, albo dorwać drugą płytę i z niej demontować elementy. I wtedy test. Ok, teraz tak, to jest w tą stronę, syk, ten rezystor, idziemy znowu na board view i zaraz się dowiemy, co jest grane. I to jesteś ty, kolego, PR8213, Ctrl F, PR8213, 100 kilo ohmów, no dobra. No i znowu księga rezystorów. Rezystor 100 kilo. No i szukaj rezystora ze spoksem. 100 kilo ohmów. Dobra, mamy tutaj. No i znowu trochę topnika na pęsetkę i może się uda. Chodź, minionek. Ale to jest tyci, tyci. Kurde.
Bo standardowe właśnie rezystory, kondensatory, to jest ta obudowa 0402. To jest super do lutowania. Natomiast wszystkie inne, słuchajcie, to jest po prostu ciężki temat. Ciężki temat, żeby sobie z tym jakkolwiek poradzić. Już kurczę, to jest taki trochę problem. Oni tak kombinowali, co zrobić, żeby było jeszcze ciężej. No i zrobili 0201. Jeszcze zobaczę ten. No właśnie. Dzisiaj ten materiał to taki trochę live. Bo tu jest dużo wszystkiego. Jeszcze teraz tak, druga strona. Tam widziałem jeden układ gdzieś podlany. Coś mi tu świta. O, ten układzik. Ten układzik to jest pewnie od USB. To odką umyjemy, ewentualnie obmyjemy. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Szczoteczka w rękę. Ile nagrywam? Godzinę, o sorry. How dare you? Jak myślicie, da obraz czy nie? W sumie, czy da, czy on się w ogóle obudzi elektrycznie, bo to jest inny temat, nie? Czy to wstanie? Wiemy. Na przykład w przypadku tego układu ciężko zwylutować go, bo obok jest gniazdo USB. Grzejąc go temperaturą, za chwilę ten plastik przy USB dostanie w ciry. I tu już jest ciężej, wiecie? Dlatego w tym wypadku dam trochę topnika, cyk, oblutuję mu te piny z jednej strony. Trochę podgrzeję sobie hotem. O, niech będzie. Jeszcze raz ta płyta, przejedźmy ją po kolei, żeby nie było. Bo za chwilę uruchomimy płytę. Tu, nie ma zalania. Jakieś ślady delikatne. Tu wszystko spoko. Tu też. Na szczęście grafika, procesor, sekcje najważniejsze w ogóle nie zostały zalane. Ale to nie mówi, że będzie dobrze. Nie zapewnia. Jeszcze jedna rzecz, która tam mi trochę nie daje myślenia. Ten MOSFET, widzicie to? On jest zjarany. Tutaj doszło do zwarcia, dlatego te kondensatory, ten MOSFET tak czy siak będzie do zmiany. 21, 33, 5, 7, a ony. Też jakiś taki inny. Zmierzmy go sobie. Pomiędzy wejściem, wyjściem, bramko. Spalony jest. Albo coś mi tutaj. Zero jeden oma. Serio? Zjarany jest MOSFET. Jak buncyk trąba. 425 ohmów pomiędzy bramką. How dare you? Ej, no bez kitu. Mamy 0,1 oma. Jak włączę brzęczyk, no to nic nie słychać. Wylutujmy go, żeby nie było. Zmierzymy sobie MOSFET po zdjęciu. Albo jest przywarty któryś. No w sumie nie sprawdziłem, czy w B-plusie nie ma zwarcia. No właśnie. No właśnie. Trochę tak poleciałem do przodu, zrobiłem pomiary wszystkiego oprócz gałęzi B+. To byłoby pierwsze, co trzeba było zrobić. Nie, pomiędzy B+em nie ma zwarcia, ale MOSFET... How dare you? Come on. I teraz znowu dokonujemy pomiarów
jak jest? Nie ma żadnego zwarcia, nic. A na MOSFETcie? Jest zwarcie. Pewnie teraz słychać z miernika. Słyszycie? MOSFET jest zwarty. No okej. Okay. W takim układzie teraz musimy znaleźć taki sam MOSFET, ewentualnie zamiennik dla AONY 21357. Także już go szukam. Internety mówią, że to jest właśnie ten AON 21357. P-channel. Ogólnie mam bardzo mało MOSFETów. P-channel 30 V, 70 A, RDS-on 8 mili-ohmów. Więc coś pewnie znajdziemy. Szukam. Z nowych elementów nie mam nic. Szukałem po płytach i powiem wam, ciężko jest, bo generalnie z MOSFETami AON to jest taki fajny plus, że jeżeli mamy ostatnią cyferkę nieparzystą, to mamy P-channel. W sumie to jest odwrotnie. A jak mamy cyferkę parzystą, to jest N-channel, nie? To jest trochę odwrotnie. No i mamy tutaj 6407. Jak się okazuje, to jest, słuchajcie, MOSFET P-channel 30 V, tylko że troszeczkę mocniejszy, rezystancje są niższe, więc w sumie to nawet lepiej. Myślę, że tutaj ogarniemy ten temat. Idziemy na minionka, demontujemy dziada. Co będzie? I teraz do płyty właściwej. Troszeczkę. O, moja dioda powiedziała papa. Będę musiał jej poszukać. Spoko, damy radę. Takie rzeczy po prostu dzieją się w najmniej oczekiwanych momentach. Jeżeli ma się coś zepsuć, to kiedy się zepsuje? Właśnie teraz, nie? Tak samo jest z zaleńcami. Teraz szukamy diody. Nawet znalazłem, więc gitara. Dobra, lutujemy ją. Tyk. No i możemy jeszcze raz sobie dokonać pomiarów. Jak jest z tym MOSFETem? W sumie mogłem go zmierzyć przed wlutem, sprawdzić, czy on jest ok. No ale rezystancja 3 kilo-ohmy, więc jest gitara. No dobra, myjemy laminat. I w zasadzie, jakie są szanse na to, żeby taka płyta elektrycznie wstała? No, powiem wam tak, duże. Dopóki nie było żadnego strzału w stronę procesora, w stronę grafiki, to można uznać, że nic złego nie powinno się zadziać. Przy czym można sprawdzić ten MOSFET, który tam ogólnie był jaki? Był spalony. Od czego on w ogóle był? A, to od baterii. Dobra. Teraz patrzę, że to MOSFET od baterii. Jakkolwiek tak pokazuje. V-in i battery discharge. No dobra. W zasadzie pewnie bateria już jest uszkodzona, zablokowana. Tak myślę, no ale jak będzie, zobaczymy. Dobra, teraz trzeba podłączyć gniazdo zasilające. No i widzicie, przy jednym sprzęcie naprawianym nagle robi się mało miejsca, bo tu rozkładasz jedno, drugie, trzecie. No i trzeba się na tym powoli zastanowić, jak to porozkładać. Tak, podgląd sobie ustawię na tym monitorze. Ile mamy materiału? Godzinę? Godzina 8, sorry. Jakoś będzie. Możecie mi napisać komentarz. Spok z Hauderiu. To wszystko. A jeszcze te układy były. Czekajcie, bo jeszcze tak sprawdzę. Bo tam było zalanie, faktycznie. Czy one wymagają oblutowania, czy nie? Nie, tu wszystko wydaje się być ok. No, no nic. Laminat trochę brudny, bo żeby go wypucować tak elegancko, żeby się świecił, no to to jest godzina zabawy. Da się, ale... No ale... Więc teraz tak, podepnijmy sobie najważniejsze kwestie. Czytaj
płyta, gniazdo zasilające, bez tej płytki bocznej, bo tam było zwarcie na USB i matryca. No jeszcze tutaj musi nam wejść oczywiście USB, cyk. To się musi wszystko zapiąć. Dobra. Mamy ogarnięte. Ta tasiemka to jest jakaś chyba, a nie, to jest czytnik kart, więc to nie jest nam potrzebne do szczęścia w tym momencie. Klawiaturę pomijamy, bo właśnie pytanie, gdzie jest włącznik? To jest najważniejsze. Gdzie jest włącznik? Pyk i taśma matrycy. Chodź tu, baby. Chodź, chodź. Cyk. Na razie go uruchomimy pierwszy raz bez ramów. I zobaczymy, czy na termowizji będzie się w ogóle nagrzewał procesor. Bo równie dobrze, to już może być spalone, nie? Więc kto to wie. Odpalmy sobie termowizję, więc ujęcie pyk. Jeszcze kolorki, rainbow. Rainbow to jest rainbow. OK. Zasilacz. Ło, zasilacz jest na kostkę zwykłą. Proszę bardzo. Fajne. To mi się podoba. Przy czym teraz tak, klapę trzeba otworzyć, bo czujnik hala powie mu, jestem zamknięty, więc nie włączę się. Wróćmy go w tę stronę. Zasilanko podłączmy. Dzisiaj z oryginalnym zasilaczem, bo jak zwykle do HPK nie mam rezystorów, tych wtyczek poogarnianych, więc czasami tak bywa. Najpierw nas mówię, interesuje temat, co się będzie tutaj działo. Dobra, podpinamy zasilanie. Patrzymy, czy na termowizji coś się będzie paliło, typu procesor, czy nie. 3, 2, 1, go. Nic się nie dzieje. O, coś tu pulsuje, patrzcie. Ten układzik jakkolwiek zatrybił. Lampka od zasilacza świeci się na biało. Procesory nie startują. Możliwe, że w HP-ku nie ma procedury autostartu. Dobra, poczekajcie. Gdzie jest włącznik? A gdzie jest włącznik w HP-ku? Chyba na płytce bocznej. Ty, no ja nie wiem. Gdzie w Victusie jest włącznik? Nie ma tu włącznika. Na tym boku nie ma. Tu też nie ma. Zaraz pójdę Miecia się zapytam. Print screen. Escape. Ja nie widzę. Ja nie wierzę, że nie widzę. Słuchajcie, idę Miecia. Muszę to z Mieciem skonsultować, bo ja centralnie, ja w tym momencie, nie wiem, fioła dostałem. Może to jest włącznik? Ej. Czy jest możliwe, żeby to był włącznik? A jest tutaj, kurde, jest. Ale on jest zalany. Ta klawiatura jest cała zalana, więc pomijamy klawiaturę. To czekajcie. Spróbujemy trochę oszukać system. Podłączmy sobie jeszcze raz zasilanie. Pyk. I tutaj właśnie o, lampka. Póki co się nie świeci. No, baby. Nie świeci ta lampka. A, czekajcie, bo zasilacz się odpiął. Moment. Dziwne by było, żeby się świeciło, nie? Dalej, świeci się ten układzik, delikatnie się nagrzewa. No i tutaj... O, jest tam lampka, widać ją. I teraz... W sumie, przecież ja mam board view. Człowiek często zapomina na temat tego, co ma. No i potem kręcimy się w złym kierunku, kurde. Już sprawdzam na board view. NBSW on. O kurde, a gdzież to idzie? 31 pin. Serio? 31 pin, słuchajcie.
To jest włącznik. Ciężko będzie to w ogóle kliknąć. Musimy teraz to przeliczyć. 36 pinów ma klawiatura. Więc to powinien być 31 według Board View. Bądź tu mądry. Sprawdzamy napięcia. 36, 35, 34, 33, 32, 31. Czyli na tym pinie mamy włącznik. Szukamy jakiejś masy. OK. Masę mamy w tym miejscu. Czyli masujemy ten pin i tu. I zaraz zobaczymy, czy on w ogóle będzie się nagrzewał, czy cokolwiek będzie łapał. No dobra, idziemy na podczerwień. I zobaczymy, czy procesory się będą nagrzewały jakkolwiek. Czyli teraz tak, niech ja tylko podgląd zobaczę, bo wszystko się wydaje takie małe. Chwila, daj zooma. 6, 5, 4, 3. Chyba ten. Oto był ten. Ten? Ten. I co? Nie startuje, pewnie nie kliknąłem. Stresuję się, panie. No weź to kliknij, kurde. O, 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 kliknąłem, patrzcie. Nagrzewa się procesor. Ale słabo. Kurde bela. Grzeje się. GPU też. 33. Temperatura bardzo powoli rośnie. 34. Czyli elektrycznie to zaczyna gadać. Wiadomo, obrazu nie da, bo nie ma ramu wpiętego. To czekajcie. Chwila, moment. To w takim układzie dajmy mu układ chłodzący, trochę pasty i zaraz zobaczymy. Może zatrybi, kto wie. Dajmy mu szansę. Nie ta pasta, nie ta pasta. O. Dobra, cyk. Troszeczkę tu, troszeczkę tam. Jest szansa, że po prostu jest coś wypalone jeszcze i dlatego on po prostu elektrycznie nie odpali się. No ale równie dobrze to zatrybi. Skąd mam to wiedzieć, nie? Mówię, zalańce, fajny temat do napraw. Przynajmniej już teraz, jeżeli on elektrycznie się podnosi, to już jest całkiem spoko. Może nie idealnie, no ale widzicie, jak to jest. Godzina 17. Myślę, że następnym razem, jak będę miał jakieś takie problemy z typu włącz go, bo włącznik to tamto, robię pauzę, pach i tu już ominiemy taką procedurę szukania włącznika, nie? Żeby nie przynudzać, bo to jest słabe. Tak mi się wydaje. OK, podłączę klawiaturę. Zobaczymy, może się jednak włącznik obudzi. Często te klawiatury po zalaniach działają, tylko że kleją się. Dobra, bez wentylatorów i ram. Ram, 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 ram. O. Ramy ładne, niezalane. Kto wie, może ruszy. Pyk. Ujęcie od góry. Tu już w sumie na termowizji nie ma co szukać. Będziemy czekali. I patrzyli. I próbujemy włączyć. Włącznik się zapalił. Czekamy. No, jakaś szansa jest, że zatrybi. Nie mam zielonego pojęcia. Chyba się zapalił włącznik. Wydawało mi się, że dioda na włączniku się zapaliła. Nie, świeci się. Widać na włączniku, że dioda trybi. Pytanie teraz, ile on potrzebuje czasu na danie obrazu? Jeśli go w ogóle da, nie? No, Victus, come on. Czekamy. Czekamy cierpliwie. No. Hmm.
co? Cisza. No luck. Układ chłodzący się nagrzewa powoli. Może przy tej przetwornicy tam brakowało jakiejś drobnicy, kurde. Bo tam było powypalane, więc nie mam pewności stuprocentowej, czy tam nie brakuje jakiegoś rezystora. Sam mogłem nawet coś usunąć. Kto to wie? No kurde, nie. On już powinien dać obraz. Nie mam podglądu na pobierany prąd, ale układ chłodzący grzeje się, mogę wam pokazać. Układ grzeje się. To jest fakt. Lipa. Możemy zmienić jeszcze bank pamięci z RAM-em, albo sam RAM zmienić w drugi slot. Kurde. Nie tak miało być. Reagować reaguje na włącznik dziad 1. Tu jest włącznik, wciskamy. Cyk. No i zapalił się, nie? Baby, Victus. Daj obraz. No bądź fajnym kolegą. Make my day. Powiem wam tak, bo jakby to był live, to wtedy mamy większe pole do popisu, bo możemy pomyśleć, może ktoś mi napisać, że Spox, przegapiłeś to, coś usunąłeś. W takim momencie, kiedy tutaj siedzę przed kamerą, nawijam, no to no jest ciężej, jest zdecydowanie ciężej. Więc nie wiem, co jeszcze, co może być jeszcze. No, obrazu na razie nie ma, treści nie ma. Możemy pendrive'a sobie nawet podłączyć, zobaczyć, czy jest jakaś komunikacja, ale podejrzewam, że nie. Pendrive w ogóle nie mruga, nie ma komunikacji, więc jest lipa. Układ chłodzący nagrzewa się. Nie wierzę, żeby on potrzebował w zasadzie więcej czasu niż do tej pory, bo to nie ma sensu. Wyłącznik nie reaguje. Jeszcze raz go włączę, żeby nie było. Czekamy. To zawsze takie pytanie, czy tak zalany laptop nadaje się do naprawy, czy to jest musztarda po obiedzie, nie? No i różnie bywa, no co tu dużo mówić. Chciałoby się zawsze, żeby było pięknie, no ale niekoniecznie. Jeszcze teraz w głowie mi siedzi ten rezystor, tam możliwe, że był przypalony rezystor. Trzeba go zmierzyć. Może to on? Kto wie? Dobra, laptop nie startuje. Operacja się udała. Niestety laptop nie gada dalej. Ok, wypinamy płytę. No i pójdziemy na laminat. Zobaczymy, czy wymyślę coś, czy już będzie słabo. Ok, chodź tu kolego. Z całością na bok. Jest szansa, że właśnie tutaj mówiłem coś o jakimś rezystorze, który wyglądał, jakby miał dziurę. Chociaż ja wiem, czy on ma dziurę. Ten wyżej. Zmierzę sobie jego rezystancję teraz, co prawda w obwodzie, no ale zacznijmy od tego. 230 ohmów. No dobra, teraz idziemy na board view za chwilę. No i zobaczymy, co jest grane. To jest tak, myśmy lutowali cały czas układ PU. Co to w ogóle jest? To był ten układ. Tak,
On jest od MUX Enable VCC Gen 2 Mode PU10400. Od czego ty jesteś? Od grafiki? Ctrl F PU10400. Proszę bardzo. To jest układ od NVIDII Voltage. Czyli to jest przetwornica od GPU, dobrze mówię, czy źle mówię? Gen 1, Gen 2, Channel 1, 2, NVDDQ. No i teraz musimy jeszcze porównać w ogóle te elementy, które tu zostały. Mówiłem o rezystorze, czyli ten, który wygląda nieciekawie, tak samo w tym miejscu, nie, no nie mogły być. Nie ma takiej opcji. Pytanie na przykład jak, czy tutaj coś było, albo tutaj. Może być jeszcze coś wyjarane i to są rzeczy, których nie widać. Zobaczcie, jak w ogóle laminat wygląda. No, nie jesteś w stanie oszacować, czy pod tym kondensatorem, rezystorem i tak dalej jest coś złego. No jest wszystko tak na styk. Kurde. Ty dziadu, ty. 230 ohmów. Zaraz sprawdzimy sobie na board view, co jest grane. To jest ten. Sense. PR 10431, jak one są fajnie napisane. Ctrl F, PR 10431. Weź to znajdź. Dobra. To jest ten, rezystor 10. Tu jest podpisane rezystor 10, tu jest PR. Powinien mieć 40-50 ohmów. Natomiast R10. Tutaj gdzieś powinna być legenda od R10. Default, adresacja. R10. Szukamy. Tak, bo to jest karta graficzna. I zobaczcie, można w zależności od tego, jaka jest konfiguracja rezystorów, można sobie w ogóle wymusić pracę, może większe TDP. Pod chipy nawet, patrzcie, jaki rezystor powinien być, pod jaki chip. Rezystor 10. Ctrl F, R. 10. A tutaj. Dobra. 49 ohmów. No to wylutujmy dziada i sprawdźmy, czy faktycznie on tyle ma. Bo kurde, jest dobre pytanie. Ejejaj, spok się. Dlaczego takie tematy się trafiają? Dlaczego? No powiem wam, że ten rezystor po wylutowaniu dalej ma 248 ohmów. Czyżby to było to? To bingo? A może coś przegapiłem? Ten rezystor ma 0 ohmów. Ten ma 50 ohmów. On może faktycznie być zjarany. 0 ohmów. No jest taka dziurka. Dobra, wywalimy go. Odłożę go w zasadzie na bok. Czy tam 250 ohmowy rezystor pewnie mam. Tyk. I wstawiamy 50 ohmowy rezystor. Tak. Księga rezystorów, szybko w rękę, cyk. Dobra, nie będę was męczył tym. I lutujemy go, bo tu jest spora szansa, że to może faktycznie to. Dobra, odczep się ode mnie, człowieku. Teraz problem będzie z kolejną walką. Pyk. Chodź tu. O, właśnie ty. No, jakaś szansa jest, że to faktycznie to.
pomiar miernikiem. Wy oczywiście nie macie podglądu, bo jeszcze do tego nie dojrzałem, ale miernik mówi, dobrze, 50 ohmów, spoko. Jeszcze te dwa elementy popalone, no ale kurde. No i ten rezystor, właśnie, może on jest jeszcze dziabnięty. Jest takie oszukanie, nie? Igłysto gusiana, 0,1 ohma, spoko. 10 kilo ohmów, no i nie wiem, czy ten nie ma dziury. 10 kilo ohmów, więc podejrzewam, że tyle ma mieć. Kolejny. 10 kilo ohmów. 10 kilo ohmów. No i czy tutaj nie było rezystora? Teraz tak, idziemy na board view. Jeszcze raz pach. To byłby PR10 415. 405, 15, 10, 4, 1, 5. Mamy zaznaczone miejsce. Rezystor 1 powinien mieć 475 ohmów, ale jest zielone kółko. I patrzcie, Gen 1 475 ohmów, Gen 2 MC, czyli not connect, czyli ma go nie być. No dobra. Próbujemy teraz. Co będzie? A nóż widelec zatrybi. Kurde. No taka jest walka z zalańcami. Tu zawsze może być coś jeszcze po prostu trzaśnięte. A ja szukam, szukam, szukam i się nie mogę doszukać, no ale próbuję, nie? Więc kurde. Nikt nie mówił, że praca serwisanta jest łatwa. Bo tutaj jest ciężko, to jest kurde, jak się wydaje, nie? Jeżeli robimy same proste rzeczy, że tak powiem, skupiamy swoją pracę typowo na wymianie części X, Y, Z, to jest spoko, bo to jest dochodowe. Natomiast takie robótki ambitne, niekoniecznie dochodowe i to jest trochę w tym problem, ale koniec końców jakoś to może zapniemy. Dobra, podpinam zasilanie, cyk. No i na razie to w ogóle dioda nie pali. Panie. Panie Spoksie, coś pan zrobił. Dobra, dioda się zapaliła, ta boczna. Teraz spróbujmy go włączyć z włącznika. Włącznik się zapalił. Świeci się. Widać tam, słabo widać, ale świeci się. No, HP. Bądź miły, fajny. Daj obraz. Kto wie? Często takie tematy po zalaniach, to powiem wam, że do nich jest dobrze podchodzić na dwa razy, nawet trzy razy. Po prostu coś robisz w jednym zdarzeniu, w jednym ciągu. Jak to nie ruszyło, odkładasz to na bok i potem podchodzisz do tego drugi raz innego dnia, bo im dłużej czasami, ja to widzę na swoim doświadczeniu, męczę jeden temat, ja w pewnym momencie już gubię się. Często jest dobrze właśnie odpocząć od tematu, dać sobie siana na 2-3 dni, nagle wracasz do tego, pyk, i wiesz co zrobić, wiesz co źle w ogóle wtedy zrobiłeś. No, układ chłodzący się teraz jakby lepiej nagrzewał, no ale wizji nie ma. Pendrive. HP, mów tu do mnie. Come on. Nie, pendrive nie mruga. I to jest źle. Nie ma wizji, nie ma nic. Pendrive nie mruga. W dalszym ciągu coś mu jest. Ale chłodzenie centralnie szybciej się nagrzewa. Lepiej jest. Czuję to pochłodzenie, wiecie? Może drugi slot na RAM? Żeby nie było, kto wie. Różne jaja się już działy. Więc wszelkie chwyty dozwolone. Podpinam zasilanie, lampka się jeszcze nie pali, czekamy chwilę. On musi pewnie dogadać się. No, zapaliła się lampka. Dobra, jeszcze raz włącznik. Cyk. Próbujemy. No. Czekam cierpliwie.
Tu już się zrobiło gorąco, a w tej czapce Authentico ostatnio ktoś mi pisał komentarz. Nie jest ci w niej gorąco. Jest gorąco. No pendrive nie mruga póki co. No luck. Ale procesor się nagrzewa, kurde no. No i będzie szukanie igły w stogu siana. No i na ten moment myślę, że muszę zakończyć nagrywanie. Ja wam, jak nie zapomnę, dam wam znać, czy mi się udało go postawić, bo tu trzeba centralnie siąść na spokojnie, przepatrzeć powoli, powoli, bo wiadomo, kiedy nagrywam, mam trochę taką presję, żeby była dynamika tego materiału, bo siedzenie, szukanie, to jest takie, mówię, flaki z olejem, to jest bez sensu. Ale tak wygląda często praca serwisanta. Szukasz, szukasz, drążysz, drążysz i może ci się uda w końcu wydrążyć, nie? No, układ chłodzący, no kurde, nagrzewa się. Teraz jest o wiele cieplejszy. Ja to widzę po nim. Nawet zrobię jeszcze inny myk. Pokażę wam jedną rzecz. Będzie widać, czy ten procesor startuje. Wykręcimy układ chłodzący. Zobaczymy, jaki jest przyrost temperatury na procesorze, bo jakby się okazało, że CPU dalej ma te 40 stopni, 50 stopni, to tutaj dalej coś brakuje, tak fest. Z kolei jak CPU nagle zacznie łapać 50, 60, 80, 90, to już fazy startują i byłoby lepiej, bo ten pierwszy start, który uruchomiłem bez układu chłodzącego, pokazał, że troszeczkę jest coś nie halo, więc sprawdźmy, jak zaraz będzie. Bo tak nie powinno być. Ten procesor musi agresywnie przyjmować, no, wzrastać musi na nim temperatura. Cyk. Tutaj mamy CPU, podpinamy i szukam włącznika. Gdzie on jest? Pyk. No i patrzymy. Nie, 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 źle jest. Jest źle. Wiecie? Zobaczcie, jak powoli narasta temperatura. To on nie wystartował. Nie, 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 nie. Układ chłodzący mimo wszystko tam delikatnie się nagrzewał, natomiast to nie jest w ogóle możliwe w tym momencie, żeby ten laptop miał działać. No teraz 75, no rośnie tam temperatura, natomiast nie. To jest zbyt mały przyrost w czasie. Możemy jeszcze zrobić na sam koniec, tak na krótko. Sprawdźmy sobie miernikiem, czy mamy zasilanie CPU, bo może czegoś brakuje, nie? W dalszym ciągu. I to jest dalej szukanie, szukanie, szukanie. Może zrobimy tak, cyk. Płyta w tę stronę. O. Podepnijmy. Miernik mamy. I szybko sobie przedzwonię na włączonej płycie sekcje zasilające. Co wstaje, co nie. Bo musimy ustalić, dlaczego ten laptop nie gada. Przynajmniej będę miał jakiś punkt odniesienia. Czekajcie, muszę tylko... Włącznik, cyk, wciśnięty, no i teraz pyk, już patrzymy. Fazy procesora 1.1 jest, 0.6 jest, grafika 0.7 jest, RAM 1.2 jest, 1.2, 5, tu nie ma nic, a to może być cewka od terminala baterii, bardzo możliwe. O, na tym load switchu nie ma zasilania. Tutaj nie ma zasilania, na tym load switchu. Ty, to dziwne. To czekajcie moment, może jeszcze nie koniec. Bo problem jest z tym układzikiem, o tym tutaj. To są load switche, na nie wchodzi 1.8V, czy tam ile, nie? I później musi dostać sygnał enable i to podaje dalej to napięcie. Sprawdzę sobie rezystancję. Wszystko w normie, wysoko. 2,5 kOhma. No i ta cewka, tu była cewka, na tej cewce nie było zasilania, ale podejrzewam, że to jest od terminala baterii, ale idziemy na board view, zaraz sobie jeszcze to porównamy. Chwila, moment, bo to
odwróćmy płytę. To jest ta cewka. O proszę. To jest 3 V. Ej. Na mnie startuje cewka od 3 V. Niemożliwe to jest. Jeszcze raz zrobię pomiar napięcia. Jak nam 3 V nie startują, to nie ma się co dziwić, że ten sprzęt no, nie rusza. Chwila. Może być coś wyjedzone jeszcze, dlatego tak się dzieje. Bo 5 V mamy, 1-2 mamy. Chodź, baby, startuj. Dobra, płyta wystartowała. O, nie wiem, widać mnie, widać mnie. I już odpalamy pomiary. No jeszcze bym ustawił go na volt, to byłoby lepiej, nie? Nie no, mamy 3,3. Fałszywy alarm. Coś przegapiłem. No dobra, mój błąd. Ta, to jest load switch od 3 V. Jak wygląda termowizja? No, źle wygląda. 50 stopni. Nic sensownego. Nie narasta temperatura. No musi być taki strzał od razu, 70, 80, 90, od razu. Ej, coś jeszcze. No nic. Na dzisiaj muszę powiedzieć, kończę, niestety. Jeszcze pomęczę płytę. Lubię takie tematy, bo mimo wszystko czasowo słabo, ale jaka to jest frajda, jeżeli my w ogóle naprawimy taką płytę. To jest po prostu człowiek taki wesoły wewnętrznie. Tego życzę każdemu z Was w grudniu, żebyście nie zalewali sprzętów i żebyście byli weseli. Ja dzisiaj trochę mniej, ale cóż, tak też bywa. Ale zawsze jakaś lekcja z tego jest wyciągnięta. Może coś tutaj, jeżeli ktoś zauważył coś złego, co robiłem, napisz komentarz. Może mi pokażesz drogę, co, gdzie, na co zwrócić uwagę i wtedy jeszcze do tego wrócę. Tymczasem kończę. Dzięki za uwagę. Był z Wami Spok 2 i do następnego. Cześć, hej. Dogrywam mimo wszystko, bo RAM był wpięty i był zalany, więc... To wie, może zadziała. Termowizja. Zaraz zobaczymy, może będzie szybki przyrost temperatury w czasie. No chodź. Ty, 46. On się resetuje teraz. Ty, on teraz inaczej się zachowuje. Dziwne. Bo Wiktusy mają resety. Wiem, że ma resety, no ale... Chwila, bo... Jest obraz! Ja cię kręcę! Jest obraz! Dał obraz! Nie wierzę. Nie wierzę. Dał obraz. To był RAM. Słabo, panie. Temperatura 70 stopni i laptop włącza się, daje obraz. Ale jaja. Mówiłem, że miałem dwie pamięci RAM i najpierw testowałem na pierwszej, nie zatrybiło, przy czym to był slot numer ten. Potem przełączyłem do tego drugą pamięć. I ta pamięć... Kurde. Nie wiesz. O. To jest ta pamięć. Przegapiłem, bo Mieciu mi mówi, że RAM był zalany, nie? No to... No i tak patrz. Wyżarte piny. Wystarczyłoby to zregenerować i pewnie zadziała. A najlepiej to go wymienić na nowy. Jak RAM kosztuje 100, to... pół biedy. Dobra, teraz tak. Szybko go skręcę z chłodzeniem. Spróbuję wczytać Windowsa i zobaczymy, co jest grane. Kurde. Okej, skręciłem co trzeba. RAM jeden wpięty, dysk PCI Express, wentylatory. Kurczę, dawno mnie po prostu laptop tak w konia nie robił, więc... Jeszcze jakbym podłączył dobry zasilacz. No ale dał obraz raz, to może da i drugi. Baterię jeszcze nie wpinam, wkręciłem ją, ale zobaczymy. Okej, idziemy na ujęcie od góry. No i... Kurczę. Fajnie jest naprawiać, nie? Zawsze to mówię, że
kurczę, po co siedzisz, po co to robisz? No po to, żeby naprawić, żeby zarobić i mieć koniec końców plus jeden do naprawy, a nie kurczę, plecy, plecy, plecy. Odpalamy go jeszcze raz, zobaczymy. No, come on, Victus. Zobaczymy, ile będzie mnie trzymał w niepewności. No, dawaj. Come on, come on. Daj te napisy. No i co? O, jest obraz, dobra. Checksum, invalid, enter, restart. No, enter działa, chociaż tyle. Kurde. To było niemiłe z twojej strony. Kurde. Dziadu ty. A, bo on nie ma baterii RTC, bo ona pochodzi... BitLocker Recovery. Jaki BitLocker? Przecież to jest mój dysk wpięty. Jaki BitLocker? Muszę skonsultować sprawę z mięsiem, czekajcie. Wiem, o co chodzi. Ten dysk pochodzi z mojego domowego laptopa i jak się okazuje, po zalogowaniu się do Windowsa, do Windowsowego tego konta, on sam z automatu założył na tym dysku BitLockera. Ja tego nie wiedziałem. YouTube mi właśnie uświadamia pewne sprawy, więc żeby nie tracić czasu na klucze, wepniemy fabrycznie nowy dysk, zainstalujemy szybciutko Windows jakiegokolwiek, no i zobaczymy w sumie, czy pójdzie, bo najlepszy test jest kiedy, wpinasz pendraka, instalujesz system i wtedy patrzysz, co działa, co nie. Także, dobra, cyk. I zaraz Mieciu mi tu pendrive'a kopsnie i lecimy z koksem. Także pyk, odpalamy. Włącz go. O. Come on, baby. Już pendrak idzie do mnie, o. Mieciu jest jak czarodziej. Mówisz i on pstryk, on wyskakuje jak królik z kapelusza i ci daje BitLockera. Pendrive'a znaczy się. No, chodź. Victus. Daj obraz. No. Ja tu zaraz wodę postawię i będę Zbyszek Nokwak. No. Daj obraz. Kurde. O, dobra, jest obraz. Enter. Pytanie, czy on z pendrive'a sam zatrybi, czy jednak coś będzie chciał. No. Mielto. O, jaki Victus inny, kurde. Nie widziałem jeszcze takiego. Ale ja mało rzeczy widziałem. Mieciu, widziałeś takie fajne V, Victus? Widziałeś takie V? No ty widziałeś, no ja nie. No na razie mamy napis Victus. O, kręci się kółko. Dobra, odpala się instalator, także tutaj już was nie będę męczył tym tematem. To przeklikam, zainstaluję. Mam nadzieję, że się system zainstaluje. Jak już będziemy na pulpicie, po instalacji sterowników, to powiem wam, jak jest. Także zaraz wracam. Procenciki idą 80. Pulpit już mamy. Oczywiście, co teraz? To, co każdy kocha, uwielbia. Proszę. Proszę czekać. To jest taki wielki tekst tu powinien być. Proszę czekać. Więc czekam. Ok, aktualizacje jeszcze idą, ale patrzcie. Już jest Radeon plus RTX 3050 Ti, więc grafika całkiem spoko. Myślę, że w Quake'a 3 by pograł, a kto, kurde, nie gra w Quake'a? CPU, tak jak wspominałem, Ryzen 5 5600H i teraz zobaczmy, czy Furmark od razu zadziała, czy trzeba zrobić restart, bo jeszcze go po prostu nie robiłem. Pyk, GPU stress test i klikamy go i patrzymy, co się dzieje. Ile mamy FPS-ów? 127 FPS-ów w Furmarku 1.37.2. Możecie mi napisać, ile u was jest. Także grafika, tak w ogóle, no działa. Dedykowana grafika działa i ma się dobrze. Super. Więc w zasadzie w tym momencie, czy odpalanie kolejnego benchmarka typu Wali i te inne ma sens, tylko po to, żeby sprawdzić, jaka jest wydajność końcowa. Przy czym ja lubię w takich laptopach klasy gaming stosować co PTM-a. Teraz jest standardowa pasta nałożona, więc to źle. A do benchmarków takich obciążeniowych, wielogodzinnych stosujemy sprawdzonych rozwiązań. Także, kurczę, udało się ogarnąć temat. Laptop ruszył, ta klawiatura, tak w ogóle to większość guzików działa. Tu jeszcze kontakt z klientem musi nastąpić, żeby dowiedzieć się, czy klawiaturę wymieniamy, czy ją próbujemy reanimować. Zobaczymy, nie? W lesie 63 FPS. Niestety 3050 Ti, słaba grafika. 10 RTX 2060 w lesie ma około 100 klatek, a on tutaj ma 60, więc 3050 mógłby być słabszy. Może w nowszych grach jakieś te DLSS-y i te inne cudawianki
może to robi robotę, natomiast tutaj w tym benchmarku takim syntetycznym nie wychodzi to wcale tak super fajnie, jak by się mogło wydawać. Także dobra, to wyłączmy, cyk. Kurczę, naprawdę, tam wiadomo, to jest dogrywane, to sytuacja się dzieje 3 minuty później, nie? Bo to Miciu mówi, ty może sprawdź RAM, no i faktycznie. Laptop udało się naprawić. Ten rezystor 50-ohmowy faktycznie zrobił robotę, bo on był zjarany. Wentylatory kręcą obydwa. Kurde, fajnie. Czapkę mogę założyć. Także kurczę, nie będzie z sad story i tak dalej. Happy end jest. Także dziękuję za uwagę tym, co wytrwali do końca. Jak się materiał podoba, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Napisz komentarz. Nie musisz mi teraz tym razem pomagać, co nie zadziałało. Udało się. Do następnego. Cześć, hej.